Kurwa. Michał Słowiński, student pierwszego roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się wszystkim po trochu i niczym porządnie. Szczepan Grochowski, pochodzę z Justynowa w województwie mazowieckim. Przyjechałem z Krakowa, gdzie studiuję inżynierię naftową na Akademii Górniczo-Hutniczej. Lubię naleśniki, spać i grać na komputerze. Patryk Dąbek, przyjechałem z Niska. Studiuję zarządzanie inżynierii produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. Moje zainteresowania to tibia, kobiety i równania różniczkowe. Mikołaj Markiewicz, przyjechałem z Bełchatowa, jestem studentem, w zeszłym roku skończyłem 21 lat. Obecnie nie mam dziewczyny, ale głęboko wierzę, że po emisji tego programu sytuacja się zmieni. Filip Udarski z Torunia, fizyk, z zainteresowania słaby film, słaba książka oraz pani Sylwia z tego programu. Michał Jaszewski, pracownik umysłowy z Warszawy, zainteresowania władza, seks, pieniądze i prowadzący pan Tadeusz. Janusz Będkowski z Turku, z wykształcenia technik informatyk. Pracuję jako operator maszyn CNC. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Rafał Majchrzak, przyjechałem z miejscowości Rusiec w województwie łódzkim. Studiuję prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo lubię same dobre rzeczy, m.in. muzykę zespołu Czarnel, Kaszę Jaglaną i pastę fanatyków wędkarstwa. Karol Dębiński, pochodzę z Sanoka. Aktualnie studiuję informatykę i ekonometrię w Krakowie. Lubię chlebek, przyprawy i ciepłe flaczki u babci. Chemia, proszę podać wzór chemiczny kwarcu. Kwarc to jest SI. O. Dwa. Dobrze. Kurwa. Proszę poczekać, ja podniosę. Coś tam poleciało. Pewnie znowu kawałek tego guzika, nie? Nie, obrączka nie. Mi spadła. Obrączka? O, to poważna sprawa. Szukamy obrączki. Kurna. Dobrze, tak na rozluźnienie. Poszukamy, poszukamy, szukamy, poszukamy, 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 szukamy, poszukamy, poszukamy, spokojnie szukamy. Bo inaczej, jak pani będzie bez obrączki, szukamy. No to rozbieramy scenografię. Jak nazywana jest samica jelenia? Łosica. Wyznaczam numer jeden. Panie Jacku, ma pan do wyboru już tylko dwie osoby. Jeden wyznaczam. Nie może pan, bo pana Dawida pozbawił pan ostatniej Aha. szansy. To wyznaczam jeden. Deczny palec. To który w kolejności licząc od kciuka? Od kciuka to jest raz, dwa, trzy, jeden. Dobrze. Postać Ala Capone w filmie Nietykalni Briana De Palmy. Ale kto ma odpowiadać? Ja? Nie kurwa, ja. No, przepraszam, nie usłyszałem. Nie mogę na to nic poradzić, bo wyznaczenie padło, pytanie padło. Danika, z którego kontynentu pochodzi drzewo Morelli? Ja? Wyznaczam. Ja. Odpowiadam. Tak. Aha. Mogę jeszcze raz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Został pan sam. No dobrze. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Nie zgłaszamy się, nie musi pan trzymać dłoni. Nie muszę zgłaszać. Nie. Wszystkie pytania kieruję do pana. Do mnie. Ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym? Jeden. Razy 100, czyli razem milion. O. Wyznaczam numer jeden. Waluty świata. W którym państwie płaci się szeklami? W Izraelu oczywiście. Które zwierzę jest bohaterem książki Kerwooda Władca Skalnej Doliny? Niedźwiedź. Niedźwiedź grizzly. Czy Serbowie należą do grupy ludów słowiańskich? Tak jest. O Boże, Bożenko.